razem testujemy spalanie Jeepa Compassa z dwulitrowym silnikiem diesla o mocy 140 koni mechanicznych. Tempomat ustawiłem na 93 km na godzinę, co na Dripboxie daje prawie równą 90. I na początku pomiaru średnie spalanie przy tej prędkości wynosi 6,5 litra na 100 km. I na koniec pomiaru średnie spalanie przy 90 wyniosło 5,2. Tym razem tempomat ustawiony mamy na 145 km na godzinę, co na Dripboxie daje prawie równą 140. Na obrotomierzu widzimy około 2200 obrotów na minutę i na początku pomiaru średnie spalanie przy tej prędkości wynosi 8,5. I na koniec pomiaru średnie spalanie przy 140 wyniosło 9,3. Spalanie na zimnym silniku. Po pierwszym kilometrze 10,1. Po dwóch kilometrach 9,6. I po trzech kilometrach 9,4. Spokojna jazda po mieście 7,5. Dynamiczna jazda po mieście 10,8 litra na 100 km.